miejsc. Radni miasta Nidzica w czwartek, to jest 9 lutego, zgromadzili się na 66. sesji. Jednym z tematów poruszonych podczas obrad był ten dotyczący budżetu w roku bieżącym oraz związanych z nim planów inwestycyjnych. Burmistrz poinformował zgromadzonych radnych o istnieniu fundacji, która pomogłaby w uzyskaniu funduszy na zamierzone cele. Jest fundacja, która zajmuje się przygotowaniem dokumentacji. Mamy zrobiony program funkcjonalno-użytkowy. Fundacja dopasowuje program funkcjonalno-użytkowy do możliwości gminy. Jesteśmy po kilku rozmowach, ale też przygotowuje na tyle wniosek, że możemy dostać 3 miliony, a nie półtorej. Organizacja jest skuteczna w swoich działaniach, a co za tym idzie, jest rekomendowana przez Ministerstwo Polityki Społecznej. Jednak skorzystanie z usług owej fundacji wiązałoby się z odstąpieniem części udziału. Jeśli chcemy dostać 5 milionów łącznie, 3 miliony na budowę, 2 miliony na funkcjonowanie, koszt to jest 5% od wartości pieniędzy. My tutaj wynegocjowaliśmy na około 100 tysięcy, przy czym płacimy na początek 3 tysiące, chyba 500, tak, czy tam 3300, resztę w momencie, kiedy jesteśmy na liście gmin, które otrzymują to dofinansowanie, tak? A na początek tracimy tylko 3000 z kawałkiem. Jak słychać, skorzystanie z usług proponowanej firmy wymagałoby zapłaty, jednak jeśli zostanie podjęta decyzja, aby ten krok wykonać, możliwe, że koszty inwestycji zwrócą się nawet w 100%. Pozostaje więc czekać na efekty współpracy samorządu z fundacją.